Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Dzisiejsze spotkanie, do którego obejrzenia zapraszam, poświęcone jest osobie Stefana kardynała Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa Polski, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ma ono charakter szczególny. Chcemy bowiem porozmawiać o prymasie tysiąclecia w dniu 40. rocznicy jego śmierci. Przypomnijmy, że prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wraz z jego śmiercią zakończyła się pewna epoka w powojennej historii Kościoła w Polsce. Chcemy więc przypomnieć życie, działalność, posługę pasterską kardynała i jego związki z regionem kujawsko-pomorskim. Bardzo chcielibyśmy też dzisiaj powiedzieć o jego wielkości i świętości. A druga postać, którą chcemy przywołać, to Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II, patron województwa kujawsko-pomorskiego. Opowiemy o śladach obecności przyszłego papieża w naszym regionie i o serdecznych więzach łączących kardynałów Wyszyńskiego i Wojtyłę. A wszystko to z powodu książki Prymas i Papież, która poświęcona jest kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II. Bardzo serdecznie witam gospodarza województwa kujawsko-pomorskiego, pana marszałka Piotra Całbeckiego. Dziękuję, panie marszałku, za przybycie, za obecność i uczestniczenie w tym ważnym wydarzeniu. Witam serdecznie. Witam równie serdecznie księdza biskupa Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Ekscelencjo, dziękuję też za twoją obecność dzisiaj z nami w tym bardzo szczególnym dniu dla Kościoła w Polsce. Witam diakona profesora Waldemara Rozynkowskiego, historyka Kościoła, regionalistę, badacza dziejów duchowości, religijności, wielkiego popularyzatora zarówno postaci prymasa, jak i papieża. Diakon profesor Waldemar Rozynkowski jest też współredaktorem prezentowanej dziś książki Prymas i Papież. Ja nazywam się Michał Białkowski, jestem profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historykiem i politologiem, badaczem biografii prymasa, dziejów Episkopatu i Soboru Watykańskiego II. Wraz z diakonem profesorem Waldemarem Rozynkowskim miałem przyjemność współredagować publikację Prymas i Papież. Swoje pierwsze pytanie chciałbym zadać do pana marszałka Piotra Całbeckiego. Panie marszałku, jakie znaczenie dla regionu kujawsko-pomorskiego ma postać księdza kardynała i jak w naszym regionie możemy pielęgnować i upowszechniać dziedzictwo prymasa? Sądzę, że gdyby prymas żył, należałoby zadać to samo pytanie właśnie jemu. Jakie znaczenie dla prymasa miał nasz region? Odpowiedział, myślę, by bardzo długą opowieścią, bo przecież tu wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o kapłaństwo we Włocławku. Potem przez wiele lat jako młody kapłan, pracując czy to w kurii, w seminarium, czy w parafii, to tu właściwie zdobywał pierwsze szlify kapłańskie i myślę pewnej wrażliwości społecznej, którą nasiąknął i potem ona emanowała przez całe jego życie. Kolejna historia związana z prymasem oczywiście biegnie przez Gniezno, bo przecież jako arcybiskup często bywał w rozległej przecież wtedy archidiecezji gnieźnieńskiej, która obejmuje w dzisiejszych granicach naszego województwa ogromny obszar. Bydgoszcz, a i Toruń przecież do niedawna w części lewobrzeżnej, to przecież dawna archidiecezja gnieźnieńska, więc
bywał tutaj po prostu z wizytami duszpasterskimi jako biskup, jako arcybiskup. Jest bardzo wiele takich świadectw jego wizyt. Ja chciałbym zwrócić też uwagę na szczególną wizytę księdza prymasa, kiedy ważyły się losy właściwie przyszłości redemptorystów w Toruniu, bo przecież w bardzo gorącym momencie, kiedy rozwój klasztorku i parafii w Toruniu był bardzo zagrożony i przyjechał wówczas, koronując zresztą dzisiejszą patronkę diecezji toruńskiej, obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To było ogromne wtedy spotkanie wiernych. Moi rodzice zawsze jak żyli, wspominali. Zresztą odbyło się ono dosłownie w przededniu moich urodzin, czy dwa dni przed, więc wiem, moja mama bardzo dobrze to pamięta, bo prosto ze spotkania pojechała pewnie na oddział położniczy. Więc tak to było kiedyś, no a te dramatyczne losy księdza prymasa, kiedy był więziony, po raz pierwszy przecież został uwięziony, aresztowany i pierwsze miejsce jego pobytu to oczywiście Rywałt. Więc mógłbym jeszcze pewnie dłużej o tym mówić, to panowie napisaliście piękną historię, ale to, do czego chciałbym teraz nawiązać, już mówiąc o znaczeniu prymasa dla naszego województwa, czyli jego relacji osobistych i takiej spójności myślowej z papieżem, naszym patronem. Jeśli Jan Paweł II, a jest, to fakt, święty Jan Paweł II jest patronem naszego województwa, to wnioski z relacji między kiedyś kardynałami, potem papieżem, a prymasem, powinniśmy mocno wpisać w to, czym tak naprawdę patron i czym, co patrona dla nas powinien oznaczać. Ten dialog między prymasem a papieżem, wcześniej między prymasem a kardynałem, jest niezwykle intrygujący i budujący. Jak potrafili w zgodzie szukać w piekielnie trudnych okolicznościach jednej drogi i mało tego, wyznaczali ją i szliśmy wszyscy chyba wtedy w jednym kierunku. To jest niesamowite, że tych wielkich dwóch ludzi potrafiło nas wszystkich zjednoczyć. No, sądzę, że tutaj nic się nie zmieniło i powinniśmy wsłuchać się w przekaz. I jak to robiono, jak oni to robili, że jednoczyli przecież nie tylko ludzi wierzących, ale wszystkich wokół siebie. Dziękuję bardzo. W testamencie warszawskim Stefan kardynał Wyszyński napisał, cytuję: Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować naród przez wielką nowennę, śluby jasnogórskie, akt oddania narodu Bogu Rodzicy w macierzystą niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości na nowe milenium. Gorąco pragnę, by naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom. Chciałbym teraz skierować pytanie do księdza biskupa Józefa Szamockiego. Jakie znaczenie dla współczesnego Kościoła, w szczególności dla duchowieństwa, dla kapłanów, dla osób konsekrowanych? Dziś stoi przed nami bardzo wiele poważnych też wyzwań ewangelizacyjnych. Jakie znaczenie ma postać kardynała Stefana Wyszyńskiego? Co ona dziś właściwie mówi Kościołowi w Polsce? Nawiążę do słów pana marszałka o tym, że to był człowiek, podobnie jak Jan Paweł II, który potrafił łączyć ludzi. I myślę, czego my mogliśmy się nauczyć i dzisiaj praktykować, to po prostu
umiejętność takiego patrzenia na świat i na drugiego człowieka, jaki miał prymas. Pan zacytował, że przy pomocy episkopatu, ale to tylko dlatego, że on episkopatu nie rozliczał po tym, jak został osamotniony, skazany. On nikogo nigdy nie rozliczał. On zawsze wychodził do drugiego człowieka i mówił o Bogu, który kocha, jest miłością. I cały ten program milenijny to właściwie program, który opowiada nam o Polsce, która jest ochrzczonym narodem i powinna żyć przekazaniem miłości Boga i drugiego człowieka. I to jest chyba ta największa tajemnica. I chociaż tak się bardzo różnili prymas i kardynał Wojtyła, to oni, kiedy też później już rozmawiali ze sobą, czy mieli jakąś wizję, jak rozwiązywać kłopoty, problemy, które narastały zawsze, jak we wszystkich rodzinach i w naszym narodzie, to oni potrafili uzupełniać się nawzajem, a nigdy nie zwalczać. I to było ich zwycięstwo. Bardzo dziękuję. O tym, jak potrafili współdziałać, możecie Państwo dowiedzieć się właśnie z lektury tej publikacji Prymas i papież, studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II. Ja jestem wraz z diakonem profesorem Rozynkowskim redaktorem naukowym tej publikacji, a dodam, że książka oczywiście nie powstałaby, gdyby nie wsparcie i życzliwość i pomoc samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i pana marszałka Piotra Całbeckiego, któremu też bardzo w tym momencie i miejscu dziękujemy. Chciałbym, żeby troszeczkę o tej książce w tej chwili przybliżył ją właśnie współredaktor, diakon profesor Waldemar Rozynkowski. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, najpierw kilka myśli o genezie właściwie tej książki, bo minie za chwilę 3 lata, jak w tym miejscu dokładnie, 15 października 2018 roku spotkaliśmy się i przeżywaliśmy konferencję poświęconą papieżowi, patronowi województwa, ponieważ rok wcześniej, prawda, miało miejsce to wydarzenie, oficjalne zatwierdzenie, dokument, wizyta na placu świętego Piotra, gdzie papież Jan Paweł II został ogłoszony patronem. I takie echo nasze właśnie to było to spotkanie, konferencja właśnie w tym miejscu. Kilka wystąpień i kiedy przygotowywaliśmy te materiały do druku, zastanawialiśmy się w ogóle też nad koncepcją tego wydawnictwa. I tak się złożyło, że właściwie już dotknęliśmy tego czasu, kiedy zaczęto intensywnie mówić i w którymś momencie już zapadła decyzja, że będzie beatyfikowany prymas Stefan Wyszyński. I właściwie bardzo szybko też nasza myśl jakby padła w tym kierunku, żeby może te dwie postaci ze sobą połączyć, dlatego że już i pan marszałek wspominał, zresztą przejawia się to w naszej rozmowie, że te dwie postaci naprawdę bardzo mocno, intensywnie wpisały się w historię naszego województwa. Może częściej słyszeliśmy w ostatnich latach te związki właśnie księdza, biskupa, kardynała, potem papieża Jana Pawła II z terenem naszego województwa tym różnym, w wielu tych wydarzeniach, rocznicach też, świętach województwa przywołanych. A myśmy też chcieli teraz przywołać trochę te wątki prymasowe. Ta książka ma wyraźnie dwie takie odsłony. Ja myślę, że o tej drugiej czy pierwszej, w zależności jak to wymienimy, powie współredaktor profesor Michał Białkowski. Ja powiem, taka odsłona, mógłbym powiedzieć, regionalna tej książki. Zależało nam bardzo na tym, żeby zarówno osobę papieża, jak i prymasa właśnie trochę odsłonić, pokazać, zatrzymać, dać do ręki lekturę tekstów i właśnie ich obecności tutaj na terenie, w granicach dzisiejszego województwa. Wiemy, że ówcześnie tego województwa nie było, to była inna struktura administracyjna, a także i kościelna, przede wszystkim kiedy prymas żył. I ja bardzo krótko właśnie o tej odsłonie, tej regionalnej. Pierwsza część poświęcona jest prymasowi. Tu już pan marszałek wspominał, jest cała historia oczywiście tego okresu przedprymasowskiego związana z Włocławkiem od 1917 roku do 1946, 29 lat.
Oczywiście jest czas wojny też bardzo trudny, kiedy go nie było, ale to jest niezwykle obfity czas, mający też wiele śladów. Ja jestem teraz w trakcie przygotowania takiej książki o Lubrańcu. Przecież on z Lubrańcem był związany. Tam na parafii posługiwał. Tam było to odradzające się, właściwie przez niego odradzane seminarium duchowne po II wojnie światowej, bo przecież we Włocławku i nawet w samym budynku to były zgliszcza po prostu i nie było fizycznie możliwości. Ale też jeszcze inne wątki z okresu międzywojennego. Więc niezwykle obfita jego obecność no, w granicach tych zmienionych już teraz diecezji włocławskiej, ale jednak przecież to jest no, coś niesamowitego, te 29 lat, te różne wydarzenia, różne spotkania. Ale zaczyna się ten czas no, historii prymasa. I tutaj właściwie od samego początku, bo my śledzimy historię prymasa w naszym regionie do momentu, kiedy on jechał na ingres na początku lutego 1409 roku i to już mamy. I sam prymas pisze, ale my mamy pamiątki w Toruniu, właściwie we wszystkich kronikach kościelnych, zakonnych, także w echu, można powiedzieć, ówczesnej władzy. Jest ten, ta droga, to powitanie właśnie w Toruniu, w parafii przy kościele, w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. I też w tej książce jest zamieszczony taki obraz, który otrzymał jako no, taką pamiątkę tego spotkania. Nie wiem, może nie będzie tak widać dokładnie, ale obraz Chrystusa skrępowanego, który otrzymał właśnie tutaj w Toruniu i ten obraz, który zawisł w jego gabinecie w Gnieźnie. Zresztą wspomina o tym kilkakrotnie potem w swoich zapiskach więziennych. Czyli od pierwszego dnia właściwie spotykamy prymasa w granicach dzisiejszego naszego województwa i potem dziesiątki różnych spotkań, właściwie setki wizytacji, o których wspomniał tutaj pan marszałek. Przecież to była jego diecezja i archidiecezja. Przecież on przyjeżdżał spotykać się z wiernymi, on bierzmował, prawda, on robił wizytacje kanoniczne, prawda, spotykał się, mamy piękne też historie, jak udawało się do chorych, na przykład do mamy profesora Torwirta, żeby, prawda, spotkać się, udzielić sakramentu i pomodlić się. Wreszcie, my mamy też wyjątkowe miejsce w granicach naszego województwa, mianowicie Rywałt. To pierwsze miejsce jego uwięzienia, te kilkanaście dni, dokładnie 17 dni jego uwięzienia właśnie w tym miejscu. Niezwykle ważne, dlatego że to było pierwsze miejsce. Nawet trudno nam sobie wyobrazić. Mamy echo oczywiście tych pierwszych dni, to są zapiski więzienne i coś one nam mówią o prymasie, ale możemy sobie tylko wyobrazić, że te pierwsze dni dla prymasa były niezwykle trudne i dlatego odczytywanie historii Rywałdu właśnie i prymasa, mając głównie w ręku jego zapiski więzienne, to jest niesamowita historia. Ja zachęcam do sięgnięcia do zapisków więziennych, żeby odczytywać. Sam też w tym jednym z tekstów trochę odczytałem taką sylwetkę duchową prymasa i no właśnie jak on się odnajdowywał w tych pierwszych dniach, co zauważył, jak do tej celi był wprowadzony, jak zauważył wizerunek właściwie Matki Bożej Rywałckiej, a właściwie ołtarza z figurą, potem gdzieś jest obrazek Jezusa Miłosiernego, potem odnotowuje, że 4 października eryguje sobie drogę krzyżową. Przecież ta droga krzyżowa tak narysowana na ścianach tej celi, tym właściwie ołówkiem, to dzisiaj jest właściwie największa, najbardziej charakterystyczna pamiątka całego okresu uwięzienia. Nie ma takiej drugiej pamiątki, która by byłaby tak przemawiająca. No i właśnie droga krzyżowa, która jest, można powiedzieć, znakiem tej jego drogi krzyżowej, którą przemierzał przez 3 lata. I potem kolejne bardzo ważne wydarzenia związane z obchodami milenijnymi, też troszkę tu już było wspomniane, chociażby przez księdza biskupa. Przecież te duże miasta naszego dzisiejszego województwa wszystkie miały swoje obchody milenijne. Nawet Bydgoszcz, nawet jeżeli nie była stolicą diecezji, ale ksiądz prymas tam się pojawił razem zresztą z kardynałem Wojtyłą, aby koronować wizerunek Matki Bożej z dzisiejszej katedry przecież diecezji bydgoskiej. I te ślady właściwie. W Kruszwicy był także, to było z kolei takie połączenie archidiecezji gnieźnieńskiej i włocławskiej diecezji. Bardzo ciekawy, prawda, wspólny wątek. Więc bardzo ciekawa historia obchodów milenijnych, spotkania ekumenicznego w ramach tych obchodów milenijnych w Toruniu, też wielka pamiątka. Spotkanie w Chełmży, w tym pierwszym miejscu, gdzie przez wieki była katedra.
I wreszcie taki czwarty wątek, który pozwoliłem sobie przedstawić w tej książce, taki regionalny, to też pamiątki związane, pan marszałek o tym wspomniał, Prymas koronował aż 6 wizerunków maryjnych na terenie naszego województwa. To jest bardzo dużo, no, można powiedzieć, że prymas jakby słynął z tego, przeszło 40, ale no, w całej Polsce koronował czy rekoronował, ale jednak 6 to jest dość dużo, to jest ta liczba i to są wszystkie, można powiedzieć, takie nierekoronowane, tylko nowe miejsca kultu. Toruń wymieniony, ale też i Bydgoszcz przywołana przed chwilą, Markowice. Ale Pieranie, niewielka miejscowość, można powiedzieć, niedaleko między Inowrocławiem, gdzieś pod Gniewkowem, prawda, to jest też ciekawe. Potem Obory, no i oczywiście Rywałt, który no, przyjechał tam prawie 20 lat po swoim uwięzieniu, jak mu pisze, że przyjechałem tutaj z pewną wdzięcznością, żeby podziękować za to, co się wydarzyło. Więc proszę zobaczyć, tylko ta perspektywa pokazała, ile jest tych wątków takich regionalnych, a jednocześnie można powiedzieć wpisane w historię wręcz Kościoła, w życie prymasa. To są ważne karty z historii Kościoła też w Polsce. No i kwestia jeszcze też wątków papieskich. Myśmy wielokrotnie już tutaj przywoływali przez ostatnie lata, ale w tej pozycji jest też taki artykuł zbierający te pamiątki związane z papieżem, wcześniej biskupem, kardynałem. No oczywiście wizyta papieża we Włocławku, potem w Bydgoszczy, w Toruniu, ale nie tylko, to są te ślady pamięci, takiego echa, można powiedzieć, jego pobytu, łącznie z tym, że został wybrany jako patron województwa, święto województwa jest związane z wizytami papieża. I takie wątki, ostatni tekst tej pozycji to jest taki tekst pokazujący obecność księdza, biskupa, kardynała Wojtyły. Tutaj no, też w naszym regionie, szczególnie w Toruniu, ale nie tylko, także i we Włocławku, ale i także i w Bydgoszczy, więc to są takie wątki przedpapieskie, jeżeli tak można powiedzieć, bardzo ciekawe, związane z sakramentem chrztu, związane z błogosławieństwem Związku Małżeńskiego, czy też wykładem w Kościele Akademickim tutaj w Toruniu Ducha Świętego, więc no, ja mogę tylko zachęcić do odkrywania tych śladów i do takiego przyglądania się temu dziedzictwu prymasa i papieża, natomiast myślę w takim szerszym kontekście, poproszę o kilka słów profesora Białkowskiego i też poproszę go, żeby też powiedział o innych autorach, bo my nie jesteśmy jedynymi autorami w tej pozycji. Nie jesteśmy jedynymi oczywiście autorami tej publikacji i dziś też ogarniamy bardzo serdeczną myślą pozostałych współautorów, pana profesora Krzysztofa Stachewicza z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, księdza profesora Roberta Skrzypczaka z Akademii Katolickiej w Warszawie, pana profesora Pawła Skibińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i księdza profesora Janusza Szulista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Druga taka istotna perspektywa, która została podjęta w tej książce, to jest perspektywa, proszę Państwa, ogólnopolska, dlatego że postanowiliśmy również pokazać najważniejsze typy działań plus wydarzenia, które odkrywają ten wymiar ponadregionalny działalności, posługiwania, aktywności i prymasa, i kardynała Karola Wojtyły. Takim przykładem tej perspektywy jest właśnie tekst, który miałem przyjemność tutaj zamieścić, dotyczący działalności prymasa jako przewodniczącego Komisji Rady Głównej Episkopatu Polski. Przypomnę, to było ciało kolegialne, ścisłe, kierownicze, prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Jest to tekst właściwie pionierski, jeżeli chodzi o te badania. Z tej perspektywy też ogólnopolskiej proponuję Państwu spojrzenie i przypatrzenie się relacjom prymasa ze środowiskami opozycji demokratycznej, opozycji przedsierpniowej. Bardzo ciekawe wątki.
Natomiast taką właściwie ujęcie wręcz globalne pewne zaproponował i wkład Wojtyły w filozofię światową, wkład też dorobek Karola Wojtyły w wymiar teologiczny Kościoła Powszechnego zaproponowali profesor Krzysztof Stachewicz, który napisał bardzo ciekawy tekst dotyczący Karola Wojtyły jako filozofa wolności i postrzegania w ogóle wolności jako elementu struktury osoby ludzkiej. Więc tutaj mamy pewną próbę syntezy personalizmu chrześcijańskiego, ale wojtyliańskiego. Natomiast ksiądz profesor Robert Skrzypczak w swoim tekście o wkładzie Karola Wojtyły w przygotowanie soborowej deklaracji o wolności religijnej przypomina nam też bardzo ważny wątek aktywności, udziału kardynała Karola Wojtyły w obradach Soboru Watykańskiego II. Ważny dlatego, że rzeczywiście on jest konkretny, namacalny i możemy dziś z całą pewnością powiedzieć, że swoje piętno naznaczył na kilku dokumentach soborowych. Bardzo też ważny tekst, który w pewnym stopniu ma też wymiar i ogólnopolski, to jest tekst profesora Pawła Skibińskiego. Profesor Paweł Skibiński podejmuje tutaj refleksję dotyczącą pielgrzymek, tych trzech pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w okresie jeszcze PRL w 1979 roku, 1983, 1987 próbuje i zdefiniować te pielgrzymki i w jakiś sposób też syntetyzować, pokazując, iż te pielgrzymki były kolejnymi krokami, kolejnymi etapami naszej narodowej drogi ku wolności, ku wyzwoleniu. I temat wolności, ale wolności w solidarności, a więc dwie bardzo ważne kategorie społeczne, wolność i solidarność. Ta solidarność też postrzegana jako idea wielkiego ruchu społecznego. Te wątki podejmuje ksiądz profesor Janusz Szulist i chce przybliżyć je właśnie poprzez pryzmat nauczania społecznego Jana Pawła II. Proszę Państwa, oprócz tych dwóch głównych płaszczyzn, regionalnej i ogólnopolskiej, bardzo ważnym elementem książki jest wkładka zdjęciowa. Wkładka bardzo ciekawa i różnorodna, ponieważ w tej wkładce zdjęciowej zamieściliśmy zresztą z bardzo bogatego zbioru, którym ostatecznie dysponowaliśmy, musieliśmy dokonać różnych wyborów, rezygnując też z części oczywiście znakomitych, historycznie mających wielką wartość zdjęć. W wkładce znajdziecie Państwo zdjęcia pochodzące z wielu źródeł. Są to instytucje kościelne, na czele z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, któremu też bardzo serdecznie na ręce przełożonej Instytutu składam wyrazy wdzięczności i podziękowania za udostępnienie nam całkowicie unikatowej kolekcji zdjęć. Zresztą również okładka, zdjęcie bardzo ważne, charakterystyczne, zdjęcie wspólne, portretowe prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły również pochodzi ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. To zdjęcie powstało najprawdopodobniej w lipcu 1973 roku podczas wakacji na Bachledówce
przez kilka dobrych lat, od końca lat 60. regularnie do Karola Wojtyły przyjeżdżał Stefan Wyszyński, by tam kilkanaście dni razem spędzić, odpoczywając i podziwiając górskie krajobrazy. Ale oprócz zdjęć pochodzących z Instytutu Prymasowskiego, jest tutaj też wiele zdjęć od osób prywatnych. Zwracam uwagę na bardzo ciekawe zdjęcia ilustrujące uroczystości koronacji właśnie obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z bydgoskiej Fary. To są zdjęcia, które udostępniła nam pani Teresa Bermańska, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy. Zdjęcia pochodzące ze spuścizny jej męża, świętej pamięci Tadeusza Bermańskiego, też znaczącego bydgoskiego działacza katolickiego. Na tych zdjęciach widzimy, proszę państwa, i prymasa Wyszyńskiego, głównego koronatora, ale również mamy zdjęcie, bardzo ciekawe zdjęcie młodego wtedy arcybiskupa, a jeszcze nie kardynała, Karola Wojtyły, który też był obecny na tych uroczystościach. No i oczywiście niezwykle istotna seria zdjęć ilustrujących te wydarzenia przywołane i przez pana marszałka Piotra Całbeckiego i przez diakona profesora Waldemara Rozynkowskiego, cała galeria zdjęć dotyczących Torunia. I to są zdjęcia z milenium, z różnych miejsc, ale przede wszystkim z tych trzech głównych, a więc Kościół Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Bazylika Świętych Janów i Bazylika Konkatedralna w Chełmży. Ale do tego też mamy całkowicie unikatowe zdjęcia pochodzące ze zbiorów jezuickich, ze zbiorów ojca Władysława Wołoszyna, zdjęcia dokumentujące obecność kardynała Karola Wojtyły w kościele jezuickim 28 kwietnia 1968 roku. No i do tego też zdjęcia pani Kazimiery Kwiecińskiej pokazujące ślub krewnego kardynała Karola Wojtyły, Marka Wiadrowskiego, jej męża. Więc ta wkładka jest bardzo, myślę, też ciekawa. Ona dobrze koresponduje, proszę państwa, z całością treści. I ostatnia ilustracja, którą postanowiliśmy zamieścić, jest pewnym też takim krokiem ku przyszłości. 12 września odbędzie się, jest to już pewne, wczoraj zamieszczony wywiad z księdzem kardynałem Kazimierzem Nyczem, całkowicie potwierdza tą datę, będzie miała miejsce uroczystość beatyfikacji sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i służebnicy Bożej Matki Róży Czackiej. Postanowiliśmy, że na koniec książki umieścimy projekt tablicy, właśnie tablicy przygotowywanej również dzięki inicjatywie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego i też osobistej inicjatywie pana marszałka Piotra Całbeckiego. To jest tablica, która będzie odsłonięta na ścianie domu prowincjalnego sióstr Elżbietanek w Toruniu przy ulicy Żeglarskiej, tablica odlana z brązu, ukazująca kardynała Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. Będzie ona upamiętniała, jak gdyby w sposób całościowy, różne pobyty i obecności obu wielkich hierarchów w Toruniu, ale i też symbolicznie w regionie kujawsko-pomorskim. Panie profesorze, może jakieś słowo jeszcze poprosimy podsumowania, dopełnienia tego. No cóż,
spotkać i że ta książka jest jakimś takim powodem, żeby się spotkać, przywołać postać prymasa, przywołać postać papieża. Dziękujemy za to, że ona mogła się ukazać i właściwie zapraszamy do lektury. Może ona kogoś zainspiruje. Ale myślę, że tak szerzej to właściwie zapraszamy i myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, do odkrywania tego dziedzictwa zarówno prymasa, jak i papieża w naszym regionie, bo ja myślę, że ono jest jeszcze nieodkryte albo czeka jeszcze na kolejne odkrycia i miejsca czekają na odkrycia. Ja muszę powiedzieć, że osobiście w perspektywie prymasa uważam, że Rywałt jako to miejsce pierwszego więzienia to jest cały czas miejsce do odkrycia, a i historia jego związków, historia też tego dziedzictwa papieskiego, to jest cały czas historia, która trwa i mam nadzieję, że będziemy ją odkrywać przez kolejne lata. Dziękuję, panie profesorze. Pozwólcie państwo, że jeszcze zatrzymam na chwilę państwa przed ekranami. Chciałbym w tych ostatnich słowach jeszcze raz podziękować ci za obecność panu marszałkowi i księdzu biskupowi. I chciałbym zacytować słowa orędzia skierowanego przez Ojca Świętego Jana Pawła II do Polaków właśnie 40 lat temu, 28 maja 1981 roku. To było specjalne orędzie, które papież Jan Paweł II przekazał w dniu śmierci prymasa tysiąclecia. Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego prymasa, świętej pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło. Dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on, kardynał Stefan, prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła. Niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazują. Podejmujcie i prowadźcie je ku przyszłości. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę.